Witam wszystkich. Dzisiejsze zadanie wydaje się dosyć proste. No cóż może być tajemniczego w zadaniu o takiej treści? Jaka jest wartość przyspieszenia samochodu, który w ciągu dwóch sekund zwiększył swoją prędkość z 18 km na godzinę do 36 km na godzinę? Ktoś, kto zna wzór na przyspieszenie, powyśli sobie, a po prostu trzeba podstawić do wzoru i już. Na początek, zanim cokolwiek napiszemy, zanim zaczniemy obliczać, wypada zastanowić się, co tak naprawdę w tym zadaniu się dzieje? Mówimy, że musimy przeanalizować sytuację fizyczną, sytuację rzeczywistą. A więc mamy samochód. Ten samochód na razie stoi, ale pewnie za chwilę zacznie się poruszać. Zacznie poruszać się coraz szybciej, bo w zadaniu mamy, że zwiększa swoją prędkość. W pewnym momencie będziemy chcieli zmierzyć tę prędkość i w dwie sekundy później dokonać powtórnego pomiaru prędkości. Ruszamy samochodem, mierzymy tu i tu prędkość samochodu samochód już sobie pojechał. A odcinek czasu pomiędzy tymi dwoma pomiarami wynosi 2 sekundy. No, wypadałoby zapisać sobie jedną i drugą prędkość, tylko zaraz, zaraz. Przecież my wiemy, że prędkości zapisuje się za pomocą literki V, a mamy dwie prędkości. No właśnie. Jak zapisać kilka różnych wartości tej samej wielkości? Czyli na przykład kilka różnych wartości prędkości, albo kilka różnych wartości innych wielkości fizycznych. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nasza wielkość fizyczna ma jakąś wartość początkową, czyli wcześniejszą, coś działo się w przeszłości, oraz wartość końcową, późniejszą, czyli na przykład taką, która dotyczy stanu aktualnego. Jak zapisać? Dwie prędkości za pomocą jednej literki. Otóż fizycy wymyślili sobie, że będą to zapisywać za pomocą tak zwanych indeksów. To są te małe oznaczenia albo liczby, albo litery, które pisze się na dole przy właściwym symbolu danej wielkości fizycznej. W naszym przypadku jest, jest to literka p, w sensie początkowy, albo liczba 1, jako pierwsza zmierzona wartość. Podobnie będzie w przypadku wartości końcowej, prędkości, też mamy indeksy do wyboru, albo będziemy używać liczb, czyli w tym przypadku będzie to dwójka, albo będziemy używać liter K, domyślamy się, że chodzi o słowo końcowe, skrót od słowa końcowe. Teraz już możemy spokojnie zapisać sobie, jakich symboli będziemy używać w naszym zadaniu. Będzie to po prostu V1, V2, tak sobie akurat wybrałem dla tego zadania. Wy możecie w przypadku tego zadania używać w symboli V, P i V. Zanim się zacznie robić zadanie, wypada wypisać dane i szukane. Dane są to wielkości, które autor zadania szczęśliwie nam objawił, żebyśmy je mogli rozwiązać. A szukane to są te wielkości, które musimy obliczyć. Więc w nasze dane to prędkość początkowa i prędkość końcowa V1 i V2 zapisana tak, jak w zadaniu zostało podane, 18 km na godzinę oraz 36 km na godzinę no oraz ten nasz odcinek czasowy 2 sekundy. Szukane natomiast będzie przyspieszenie. No i wszystko fajnie, podstawiamy do wzoru, ale zaraz zauważcie: ci, którzy znają ten wzór, wiedzą, że tam prędkość będzie trzeba podzielić przez czas, a prędkość wyrażona jest w jednostkach kilometry na godzinę, czas natomiast w sekundach. Co z takiego podzielenia wyjdzie, do końca nie wiadomo. I żeby to podzielenie sens miało, trzeba uzgodnić jednostki, to znaczy, trzeba zapisać prędkość i czas w tych samych jednostkach. Domyślamy się, że wygodniej będzie przedstawić prędkość za pomocą metrów na sekundę, niż czas, pisać, że jest to jakiś niewielki ułamek godziny. Jak zmienić jednostki z kilometrów na godzinę na metry na sekundę? No, weźmy sobie jedną z tych prędkości 36 km na godzinę. Potraktujmy jednostki jako wyrażenia. Na których możemy wykonywać zwykłe, normalne działania znane z matematyki, tak jak mnożenie, dzielenie. I tutaj zamiast kilometra, po prostu napiszemy 1000 metrów. Pytanie, co zapisać zamiast godziny? Widzimy, że nasze wyrażenie. Trochę się zmieniło, mamy 36, tak jak mieliśmy, tylko zamiast kilometra mamy 1000 metrów. No i zamiast godziny, no, trzeba będzie podać, ile w godzinie jest sekund. No na boku sobie obliczmy. Jedna godzina to jest 60 minut. W każdej minucie jest 60 sekund, czyli należałoby 60 pomnożyć 60 minut razy 60 sekund. Otrzymamy w całości 3600 sekund. O, to tyle trzeba będzie tu wstawić 3600 sekund. No i wykonanie tego skomplikowanego działania pozostawiam już Wam. Tam domyślicie się, że licznik i mianownik można skrócić przez 100. 36 pomnożyć przez pozostałe 10 i otrzymamy dzielenie 360 na 36, czyli wyjdzie nam po prostu 10 m na sekundę. Sprawdźcie to działanie, czy rzeczywiście się nie pomyliłem. Teraz możemy już bardzo ładnie i treściwie zapisać, jak powinny wyglądać dane wyrażone w tych samych jednostkach. Będziemy korzystać z układu jednostek, gdzie występują metry i sekundy. Więc zamiast 36 już obliczyliśmy, e, że będzie to 10 metrów na sekundę. Zamiast 18 km na godzinę, policzcie sobie. Ja już policzyłem, to będzie 5 metrów na sekundę. Ale policzyć warto. No i teraz pozostaje nam określenie, czym jest przyspieszenie. Hm. Ogólna definicja zmiana prędkości w czasie może wydawać się super niejasna, ale y, trzeba zdać sobie sprawę, co to znaczy. Zmiana prędkości w czasie. Otóż zmianę prędkości musimy podzielić przez czas. Co to jest ta zmiana prędkości? No to jest po prostu wartość, o jaką zmieniła się prędkość, o ile wzrosła lub zmalała w danym odcinku czasowym. No i musimy podzielić przez czas, w którym ta zmiana nastąpiła. Czas mamy podany, dwie sekundy. A to, co jest w liczniku tego ułamka, zwykle nazywa się przyrostem. Co to jest przyrost? Ciekawostka. Przyrost to jest różnica między późniejszym a wcześniejszym. Przyrost obliczamy każdej wielkości jednakowo. Od tego, co jest później odejmujemy to, co jest wcześniej. Na przyrost jest specjalny znaczek, symbol, grecka literka delta. Takim właśnie symbolem, takim trójkącikiem pochylonym albo niepochylonym, oznaczamy przyrost. Dla prędkości ów przyrost będzie wyrażony następująco. Delta v, czyli przyrost prędkości, to będzie prędkość końcowa, V2, odjąć prędkość początkowa. Nasz wzór będzie wyrażać się więc w następujący sposób. Przyrost prędkości przez czas. No oczywiście przyrost prędkości możemy sobie spokojnie rozpisać, jako znane już nam różnice i do tej wielkości podstawić dane, które przed chwilką wypisaliśmy. Tu na wszelki wypadek zostawmy sobie ten wzór, a zajmijmy się podstawianiem. No teraz już możemy po prostu jawnie wszystko napisać. Przyspieszenie to będzie 10 metrów na sekundę, odjąć 5 metrów na sekundę przez dwie sekundy. To wydaje się rozsądne i logiczne. Odejmowanie da nam 5 metrów na sekundę i podzielimy to przez dwie sekundy. No 5 na 2 to 5 drugich. No i otrzymujemy dzielenie jednostek. Z tym są zwykle... Kłopoty, bo nie do końca wiadomo, jak to wszystko robić, ale już wam mówiłem, że postępujemy z jednostkami tak, jakby to były po prostu zwykłe wyrażenia algebraiczne, jak to mówią matematycy, czyli po prostu zwykłe wyrażenia, traktujemy je jako jak liczby w pewnym sensie. Mamy tutaj metry na sekundy podzielone przez sekundę. Hmm. Czy można sobie z tym poradzić? Rada moja taka, jeżeli przypomnimy sobie, że dzielenie oznacza mnożenie przez odwrotność, to będziemy mogli to zapisać jako metry na sekundę razy odwrotność sekundy, czyli 1 przez sekundę. Tam 5 przez 2 już wcześniej przeliczyłem, będzie to 2,5. I, I znowu przypominamy sobie, jednostki traktujemy jako zwykłe symbole, zwykłe wyrażenia, takie, które się oblicza. Więc w liczniku, jeśli chodzi o jednostki, pozostaną metry, w mianowniku sekunda razy sekunda. Sekunda razy sekunda to sekunda kwadrat. Wygląda trochę dziwnie. Ale tak, w istocie, wyjdzie nam z obliczeń i powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że jednostki przyspieszenia wyrażane są poprzez jednostki długości dzielone na jednostkę czasu do kwadratu, czyli w naszym przypadku metry na sekundę kwadrat. Takie jest rozwiązanie tego zadania. Krótkie przypomnienie, z czym mieliśmy do czynienia w trakcie aktualnej pogadanki. Widzieliśmy przykład zmiany jednostek prędkości. Oraz zasady obliczania przyspieszenia, przyrost prędkości. Poznaliśmy co to przyrost, podzieliliśmy przez czas, w jakim ten przyrost miał miejsce. No i trochę pobawiliśmy się z jednostkami i dowiedzieliśmy się, co oznacza ta sekunda do kwadratu w mianowniku jednostki przyspieszenia. No i to by było na tyle. Dziękuję.